Tyłem usiąść. Rozpoznajemy odległości. Posłuchaj dobrze, Oleńko. Sekunda mała. Sekunda. Sekunda mała. Oktawa czysta. Oktawa czysta. Kwinta czysta. Tryton. Tryton. A to jest kwinta? Kwinta czysta. Siadaj. Piosenka warszawska, fragment. Proszę bardzo. Trzecim, drugim, czwartym, trzecim, pierwszym, drugim, piątym, piątym, trzecim, piątym, trzecim, drugim, pierwszym, trzecim, drugim, piątym, drugim. Dobrze. Dziękujemy. Wstań. Powiedz ładnie dziękuję. To jest niesamowite.
przeżycie, że w ogóle takie dziecko może się nauczyć, prawda, grać, może jeszcze występować na estradzie i w zasadzie taki laik, który słucha, to niekoniecznie ma możliwość odróżnienia, jakie to jest dziecko. A radość niesamowita. Renatka uczy się już drugi rok. Jest jedną z najzdolniejszych dzieci z tej grupy. Dalej usiądź, dalej. Proszę teraz Dzięciowy, tak? Piosenka Wandy Chmielowskiej Dzięcio. Śpiewaj Krzysztof. Dojrzeliśmy do tej pełnej integracji i do pełnej akceptacji każdego człowieka, jakim się urodził po prostu, żeby go kochać za to, że jest. To jest bardzo trudne. Pismo Święte stwierdza, macie uszy, a nie słyszycie, macie oczy, a nie widzicie. A czy my zawsze potrafimy wszystko usłyszeć? Pętla indukcyjna, ona odbiera, bo... A pani gdzie siądzie? To jest bezprzewodowe. Ona ma indukcyjną pętlę założoną i może słuchać sobie aparatem to, co chce. My możemy się wyłączyć, my możemy tego nie słuchać, a ona ma tak przystosowany aparat, że może słuchać bezpośrednio, a może słuchać nas i jednocześnie telewizor. Monika, pokaż aparat. Także ja mogę teraz wyłączyć aparat, wyłączam. I my nic nie słyszymy. Czyli w pokoju jest cisza, tylko ona. A to każde to urządzenie może sobie każdy zrobić. Nie ma problemów. Tylko dysponować. Już daję. Tylko dysponować po prostu kawałkiem drutu i radiem. I tylko tyle potrzeba. No dobrym radiem. Dobrym. No nie, no dobrym radiem. Pomocne radio, program pierwszy, zawsze pierwszy. Radio Polonia.
to, co ona słyszy. My możemy nic nie słyszeć, najprawdopodobniej nic nie słyszymy z telewizora, a to idzie z aparatu, który na ucho. Nie dość, że ma wzmocnienie w swoim aparacie, to jeszcze wzmocnienie można uzyskać poprzez wzmacniacz. Także ja mogę teraz wyłączyć aparat, wyłączam. I my nic nie słyszymy. Czyli w pokoju jest cisza. Dziewczynka się uczy i chodzi do szkoły. O ta. A ta, ona pomaga sprzątać mamie w domu. Córeczki, siadajcie do stołu. Przygotowałam wam kolację. Dobrze, mamo. Takie ciasteczka z kremem. Ale smaczne, mamo. No to dobrze. Połóż się spać. A ja mam katetę o Pinokia. Tak. Wyrósł mu nos, bo skłamał. Trzeba chodzić do szkoły. Obiecał Gebettowi, twojemu ojcu, że pójdzie do szkoły, ale skłamał, bo zobaczył taki teatrzyk lalek. Była trochę straszna, bo... To była kara. On już pomagał ojcu i stał się dobrym chłopcem od wróżki niebieskiej. Tyle zagramy. Dwa koźlątka. Proszę bardzo. Telinka, Ewa, telinka, Dorota. Telinka, Ewa, telinka, Dorotka. Grażynka. Dadzinka. Ha. Ha, dadzinka. Ha, dadzinka. Telinka, telinka. Lisek. Ewa. Ewa, fa, dadzinka. Ewa, fa, dadzinka. Ewa, Ewa, dadzinka. Dorotka, Elonika, telinka. A teraz sprawdzimy słuchem, jak zapamiętałeś te fragmenty. Pobudzimy twoją wyobraźnię muzyczną i słuch. Chytawka. Misze. Kadrotka wesoła. Wesołe? Smutne. Dobrze, bardzo dobrze. Wszystko rozpoznałeś słuchem. Teraz Marz Żołnierzyków zagraj. Twoje ulubione utwory. Proszę bardzo. Przygotuj się ładnie. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 2, 1, 2. 5, 2, 2. 3, 1, 2. 3, 4, 5. Mądrych, jak sklepienie psałterza. Śpiewasz, dziewicza Arku Przymierza. Śpiewasz, święte macierzyństwo. Błagam cię, abym nie zaprzeczył słowu, aby moja poezja była komunią. Matko słowa, matko dobroci,
Módl się o dobroć wszystkich polskich słów. Usłysz głosy. Napełń myśli człowiecze, Panno zwolena, Maryjo. Niech ani jedno słowo nie będzie złe. Niech ani jedno słowo nie nienawidzi, niech nie krzywdzi, niech nie zabija. Niech wybacza. Niech leczy, niech łagodzi, niech zamyka człowiecze rany jak skrzydła ołtarza, Matko polskiej mowy. Módl się o jej wieczne trwanie. Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem sławiona, Maryjo. I jeszcze jedna rzecz. Praca z dzieckiem, sprawnym troszeczkę inaczej, uczy innego rodzaju macierzyństwa. Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, Panno zwolena, Maryjo. Niech ani jedno słowo nie będzie złe, niech nie krzywdzi, niech leczy, niech łagodzi, niech łagodzi. Niech zamyka człowiecze rany jak skrzydła ołtarza. Niech będzie jak twoja chustka, jak twoje oczy. Matko Polski, módl się o jej wieczne trwanie. Boga Rodzico, Dziewico, Bogiem sławię. Źdogałchyń, Sztelchyń, Sztabywchyń, Ibazynchyń, Źdwyszchyńchyń, Źdiwanynyń, Owołsądyjnachyń, 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 Dotąd miałeś zadane, tak? Komunika, zanim zagrasz, to posłuchaj. Co dzień do przedszkola rytm. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Przeciągasz ten ćwierć, zrobisz z tego pół nuty. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz zagraj. Chociażby. Stąd. Zagraj, zagraj, zagraj.
Fa. Fa coś tutaj. Chociażbym wolała iść u dolicą sama, chociażbym wolała iść ulicą sama. Zrozumiałeś? Tak. No i na tym dzisiaj kończymy. Dziękuję ci. Teraz pilną uczennicę. Poczekaj, zastanów się chwileczkę i czysto śpiewaj. Proszę bardzo. Zwincęta. Czysta. A teraz usiądź. Zagramy. Gamę zagraj. Gamę zagraj. Jeden. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Cztery, pięć. Cztery, trzy. Dwa, jeden, trzy, dwa, jeden. U misia na imieninach? Tylko gwiazdka była. Piesek, kot, czarna, żyrafa. A to każde urządzenie może sobie każdy zrobić. Nie ma problemów. Tylko dysponować. Już daję. Jeszcze jedna rzecz. Zaskoczył mnie ten moment, kiedy tam, nie wiem, rok czy dwa lata temu Miss Ameryki została dziewczyna głucha. Dla mnie to było zaskoczenie, no szok po prostu, ponieważ jedną z konkurencji w tamtych wyborach jest po prostu zaśpiewanie jakiejś tam piosenki. Jak ona to zaśpiewała? A ona nie dość, że zaśpiewała, to ona jeszcze i zagrała. Tamta może, ty też możesz. Ty musisz to zrobić, dlatego że to ci będzie w życiu potrzebne. Wszystkiego dobrego na lepszego. Buzi? Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pośmyślności w szkole, piątek, szóstek. Tutaj siedzi Ania, moja siostra Ania, moja mama, Iza siostra, mój tata, mój siostrzeniec Andrzej, ciocia i babę, mój cioteczny brat. Jemy przy stole. Proszę o ciszę. Jemy przy stole. Thank you.
Wszystkie kamery wyjechały już na inną wojnę. Ktoś z miotłą w rękach wspomina jeszcze, jak było. Ktoś słucha, przytakując nieurwaną głową. Tutaj był środek ziemi, oś wszechświata, nagromadzenie braterstwa i nienawiści, bliskości i obcości. Bo tu się spełniały wspólne losy najdalszych sobie ludów, w tych żarnach nadwiślańskich niebieską obsia krew. W tych żarnach nadwiślańskich. Proszę
Co? Aha. W tych żarnach, ja powiem. Można? W tych żarnach nadwiślańskich Bóg... W tych żarnach nadwiślańskich Bóg polską mąkę robił dla polskich głodnych, polską mąkę, mannę niebieską, Mojżeszową i Chrystusową, Starego i Nowego Przymierza, dla wszystkich męczenników i łotrów, świętych i szubrawców tej ziemi. Znoruchnął mnie, panie podchorąży. Może coś zaśpiewamy? Raz, dwa, trzy. Będzie wesele. Razem. Do kogo pierwszy? Do kogo pierwszy? Do kogo pierwszy? Oni. W równej walce leczą, nie szedł już borem i... Ludzie, dajcie mi spokój z tą przeszłością. Tutaj mam spokój, nie mam żadnych problemów jakichś. Nikt mnie nie wyrzucał drzwi do drzwi. Zostałem jakby nie był uniewinniony, albowiem sędzia to był garbaty, ale jednak ten wewnętrzny żal odczuwam, że przecież tak mi było dobrze, a jednak... Est-il vrai? Garde à vous! Fix! Oui? Est-il vrai? Oui? Panie podchorąży. Czy mógłby pan powiedzieć... LKM do przodu! Panie podchorąży. Panie podchorąży. Thank you.
wartość wypoczynku, tego psychicznego i fizycznego zależy od nas, od naszej postawy wobec drugiego człowieka. Zależy to od umiejętności wykorzystania ciszy tej leniwie płynącej wody Lipca i Bugu i samotności. W trawie, która porosła przyczyny i skutki, musi ktoś sobie leżeć z kłosem w zębach i gapić się na chmury. Kamińskiego. To słucha. Kanclerz. To było coś strasznego. Tu był środek ziemi.
oś wszechświata, gdzie się głupstwo splatało z wzniosłością, nikczemna zdrada z najczystszym poświęceniem. W tym miejscu jedynym dziki, smagły i przebiegły pysk Azji od niepamiętnych czasów patrzył z bliska w tłustą, butną i głupią gębę Europy. Tu właśnie, a nie gdzie indziej, zamyślone i wrażliwe oczy Azji spoglądały w rozumne oczy Europy. Tu był środek ziemi, oś wszechświata, gdzie zachód brał w ramiona wschód, a północ wyciągała rękę do południa. Przemawiałem jako ostatni, po czym stacja została wyłączona i zniszczona. Panie podchorąży! Wyjdziemy razem do zwycięstwa! Panie podchorąży! Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój! Każdy kamień twój, stolicą damy krew, warszawskie dzieci, uciekniemy w bój, gdzie pan nie roz nas bój, podniesie to do mnie. Przyjąwszy na plebanię, jeśli jest donosiciel, to niech dobrze słucha. Na plebanie dzieci, rodziców internowanych, i działacze Solidarności, który na szańcach twoich koni. Ale komuś to nie odpowiada! Już w tym tygodniu zjawili się przedstawiciele władz. Walkę o godność, o chleb, o życie, moralność. Dzieci przeszkadzają w Kamieńczyku. Trwanie w dniach powszedniości. Jakieś dzieci! Ksiądz ma na plebanii jakieś dzieci! Odpowiedziałem, nie jakieś dzieci, tylko nasze dzieci, polskie dzieci. Ofiarną solidarność czynu. Czyż znowu się wraca do rozróżnienia? Żydowskie dzieci, słowiańskie dzieci i germańskie dzieci? Zrozumieć. Panie podchorąży. Panie podchorąży! Czy mógłby pan powiedzieć, jakie były początki? Jak doszło do spotkania z muzą? Gadanie całymi dniami. I to głosem takim troszeczkę podniesionym. No, a takie moje gadanie, kulturalne. Tak, to jest moja pasja. Druga pasja, historia. Trzecia, sztuka. Trzy sroki. Chwyć za ogony, utrzymaj.
My. Romans śpiewam, bo śpiewam, bo jestem śpiewakiem. Ona była żebraczką, a on był żebrakiem. Pokochali się nagle, na rogu ulicy i nie było uboższej w mieście tajemnicy. Nastała noc majowa, gwiaździście wesoła. Siedli ramię z ramieniem na stopniach kościoła. Ona mu podawała z wyrazem skupienia to usta do pieszczoty, to chleb do gryzienia. I tak śniąc przegryzali pod majowym niebem na przemian chleb pieszczotą, a pieszczotę chlebem. I dwa głody sycili pod opieką wiosny. Jeden głód, ten żebraczy, a drugi miłosny. Poeta, gdy ich widział, zgadł, jak żyć potrzeba. Pewnego dnia wytoczyła się sprawa. Sędzia to był garbaty. Albowiem sędzia to był garbaty, ale jednak ten wewnętrzny żal odczuwam, że przecież tak mi było dobrze, a jednak to jednak jest czyn. I sąd choćby chciał najlepiej. Może coś zaśpiewamy. Po latach. Będzie wesele. Raz, dwa, trzy. Razem. Wód prokletoty, cały mam. Musique au petit déjeuner, 52 boulevard Reyers de Bruxelles.
panie podchorąży. Ile jest? 3 dodać 3. 3 dodać 3. Musique au petit déjeuner, 52 boulevard Reyers, Bruxelles. 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 Leonidowi Breżniewowi Krzyż Wielki Orderu Virtuti Militari. Dlaczego właśnie w Polsce? Niezwykle bolesna jest świadomość strat, jakich doznała Polska podczas wojen i zaborów. Największe z nich były efektem barbarzyńskich działań hitlerowców i bolszewików podczas II wojny światowej. Najeźdźcy świadomie starali się zniszczyć naród oraz wszystko to, co o świetności, odrębności i wielkości tego narodu świadczyło. Poprzez zmroków faszystowskiej okupacji na polską ziemię przedarły się promienie wolności i demokracji. Panie podchorąży! To, że się tak wyrażę. Dlaczego najpierw w Polsce? Jestem Polką. Wielkie jest moje przywiązanie do kraju. Chciałabym złożyć hołd swojej ojczyźnie. Całemu zaś światu pokazać, jak piękna jest Polska, zwłaszcza teraz, tej pierwszej wiosny. Thank you.
Po 45 roku system komunistyczny chciał stworzyć przed nami, Polakami, wrażenie, że Polska zaczyna się w 45 roku razem z tym systemem. Miasto jest zamordowane z całą świadomością przez władców ówczesnych. Niech ich nazwiska nie zostaną tutaj wymienione. Bo nie są godne. To było z całą świadomością, żeby zniszczyć architekturę Krakowa, żeby zniszczyć kulturę Krakowa, sztukę Krakowa. I my mamy rezultaty tego potworne. Panie podchorąży. Kraje zachodnie, które tyle mówiły o Krakowie, pozwolimy na to zamordowanie, bo to jest miasto zamordowane z całą perfidią. Tutaj był środek ziemi, oś wszechświata, nagromadzenie braterstwa i nienawiści, bliskości i obcości, bo tu się spełniały wspólne losy najdalszych sobie ludów. W tych żarnach nadwiślańskich Bóg polską mąkę robił dla polskich głodnych, polską mąkę, mannę niebieską, mojżeszową i chrystusową, starego i nowego przymierza, dla wszystkich męczenników i łotrów, świętych i szubrawców tej ziemi. Thank you.
oś wszechświata. Tu był ten środek ziemi, oś wszechświata. Tu był środek ziemi, oś wszechświata, bo sam Bóg umieścił tutaj jądro stworzenia, położył palec wskazujący przed stuleciami i zakreślił nim krąg wszelkiego sensu ludzkich żywotów. Tu, gdzie huczał niebieski płomień gazu, płynęło niegdyś źródło, u którego najemny Tatar poił swoje konie. Tędy biegł trakt, którym bojarzyn z postronkiem na karku szedł do lackiej niewoli, a po obu stronach tego traktu Żyd i Niemiec rozbijali swoje kupieckie stragany. Tutaj i niegdzie indziej, na całej ziemi szabaśne świeczki odbijały się mdłym, żółtawym blaskiem na pochwie rosyjskiej szabli, a polskie ręce przełamywały opłatek w cieniu pruskiego drzewka wigilijnego. Tu i nigdzie indziej we wszechświecie niemiecki poeta nadawał piękne imiona polskim ulicom. Moskiewski książę zagrzywał do boju polskich żołnierzy, by celniej strzelali do gwardii imperatora. Ożywieni duchem wolności rosyjscy oficerowie i polscy zesłańcy, skuci łańcuchami, razem spiskowali przeciwko tyranii. Tu był ten środek ziemi, oś wszechświata, gdzie się głupstwo splatało ze wzniosłością, nikczemna zdrada z najczystszym poświęceniem. W tym miejscu jedynym dziki, smagły i przebiegły pysk Azji od niepamiętnych czasów patrzył z bliska w tłustą, butno i głupio gęba Europy. Tu właśnie, a nie gdzie indziej. Na tej ziemi Tatar bił pokłon, twarzą zwrócony do Mekki. Żyd czytał Torę, Niemiec Lutra. Polak gromnice palił u stóp ołtarzy w Częstochowie i na Ostrej Bramie. Tutaj był środek ziemi, oś wszechświata, nagromadzenie bohaterstwa i nienawiści, bliskości i obcości, bo tu się spełniały wspólne losy najdalszych sobie ludów. W tych żarnach nadwiślańskich Bóg polską mąkę robił dla polskich głodnych. Polską mąkę, mannę niebieską, mojżeszową i chrystusową, starego i nowego przymierza dla wszystkich, męczenników i łotrów, świętych i szubrawców tej ziemi. Modlę się nie tylko za tych solidarności, jak zauważono, ale i za osamotnionych. Tych
Boże i z urzędów państwowych. Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju, powiada psalmista. The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Tam w sadeczku, gdzie ta biała wiśnia, tam księżyc promieniami świeci, tam siedziała nadobna Marysia, Janek jej piosenki nuci. Tam siedziała nadobna Marysia, Janek jej piosenki nuci. Archidiecezja wasza stała się bardzo znana w Polsce, bo stąd pochodzi ksiądz Jerzy Popieluszko, urodzony w niedalekich Okopach. Dziś powiemy o nim, że był to kapłan z ludzi wzięty i dla ludzi całkowicie poświęcony aż do ofiary z życia. Pochowali Marysię w sadeczku, pochowali mamusi na żal. Kiedy ranny słowiczek tak śpiewał, ja Marysia w grobie spoczywa. Janek o tem prędko się dowiedział, zaraz na Marysi grób poszedł i przystawił sobie broń do głowy. Panie podchorąży, może coś zaśpiewamy? Chłopi, polska masa! Yeah.
Najukochańszy Ojcze Święty. Pomóż nam, Ojcze Święty, swoim błogosławieństwem wydostać się z wszelkiej śmierci do życia miłością prawdziwą i tak przejść próg nadziei w nowe trzecie tysiąclecie. Panie Boże, prowadź!